Dzień dobry wszystkim, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale i na moim profilu na Facebooku. Dzisiaj mam taką chwilkę, bo akurat jadę już po całym dniu pracy, w związku z tym takie małe podsumowanie dnia. Małe podsumowanie dnia z tego względu, że po raz drugi spotkałem się z prawnik mojej byłej żony. Rozmawialiśmy o alimentach, pierwszy raz spotkaliśmy się w grudniu. No i rozmawialiśmy tam, moja ex wyliczyła koszty, no że wyszło jej tak, że utrzymanie trójki dzieci miesięcznie kosztuje no prawie 15 tysięcy złotych. No tak średnio mi się to podobało. Jedna rzecz, no że chyba trochę koszty wywalone w górę, a po drugie, no nie stać mnie po prostu aż na takie alimenty, powiem wprost. W związku z tym poprosiłem o wyliczenie tych kosztów. Poprosiłem też, ponieważ tam w tych kosztach były zajęcia sportowe syna, o których w ogóle nie mam informacji. Nie wiem, kiedy wyjeżdża na jakie obozy i tak dalej. Więc poprosiłem też, przepraszam, o udzielenie takich informacji, gdzie ćwiczy, jak trener ma na imię, no, wszystkie takie rzeczy, tak? Ponieważ jedną z technik alienacji rodzicielskiej jest to, że po prostu przed rodzicem alienowanym się ukrywa wszystkie informacje dotyczące szkoły, ocen i tak dalej, tak? Rozmawiałem też z tym prawnikiem mojej eksalienacji rodzicielskiej. No tutaj on powiedział moim zdaniem też fair, że on prowadzi takie sprawy. Nie wiem, na ile się tutaj chwalił, na ile nie, powiedział, że jest z nich skuteczny, no niemniej jednak reprezentuje tutaj moją żonę i doradzić mi nie może. W każdym razie średnio zgodziłem się na tamte ustalenia, powiedziałem swoją wersję i mieliśmy się spotkać dalej. W związku z tym odezwał się do mnie właśnie teraz, chyba na początku kwietnia, żebyśmy się spotkali i właśnie dzisiaj spotkaliśmy się. Część ustaleń wyszła taka, że zgodzili się z moimi wnioskami, powiem tak. Przy części pozostają, głównie przy części takiej żywieniowo-czynszowo-ubraniowej. No i to jest chyba racja, tak, że, no, że chłopcy są starsi i że więcej jedzą i że no, w tej chwili mają 12, 16, 22 lata, więc wciągają jak smoki, jeżeli chodzi o jedzenie. I tak. Natomiast znowu zahaczyłem z tym prawnikiem mojej byłej o temat alienacji rodzicielskiej. I zahaczyłem o temat w ten sposób, że ja bardzo chętnie będę płacić na chłopców, tak? Bo rozumiem, no, że wszystko... Proszę jechać, droga pani? Czy drogi panie? No nie wiem. W każdym razie, no, wszystko idzie w górę, tak? To 500 plus teraz to już się zrobiło, 400 plus, inflacja i tak dalej. W związku z tym stwierdziłem, że nie mam problemu z tym, żeby na tych moich chłopców płacić, tylko nie chcę płacić też i być jednocześnie izolowanym, tak? Najpierw używałem słowa izolowanym, a potem rozmawiałem z nim w ten sposób, że jeżeli prowadzi dużo rodzinnych spraw, a powiedział, że prowadzi ich dużo, więc pewnie temat alienacja rodzicielska nie jest mu obcy i po prostu jestem rodzicem alienowanym, a moja była po prostu chłopców alienuje ode mnie. No już tych starszych trochę jej ciężej, bo ten najstarszy ma 22 lata i no nie mam jakiegoś takiego super kontaktu z nim, już chodzi na studia, ma dziewczynę, ma samochód, gdzieś tam wyjeżdża i tak dalej. I w sumie ja też jak miałem... Ja wiem, 21 lat to wyfrunąłem z Polski na 2 lata i mnie nie było. Więc no to już jest taki wiek, kiedy trzeba oswoić się z tym, że dzieci, tak jak Pismo Święte mówi, że opuści syn ojca swego i matkę swoją i tam gdzieś pofrunie, albo córka, tak? No ten średni syn ma 16 lat w tej chwili. Z nim mam lepszy kontakt. Z nim w zasadzie mam najfajniejszy kontakt i najczęstszy. I tutaj nie wiem, tutaj kiedyś miałem przyjemność poznać taką panią, która mieszka w Niemczech, tak? Spędziliśmy dużo czasu na rozmowach o związkach,
na rozmowach o dzieciach, na rozmowach o wychowaniu, na rozmowach o psychopatach, tak, bo ona uciekła z takiego związku, tak, na rozmowach o narcyzach. W każdym razie byłem z dwoma synami u niej, odwiedziłem ją w Niemczech i ona powiedziała, że ten średni z tobą będzie mieć najlepszy kontakt, będzie z... I mi się wydawało wtedy, że ona się myli. Mi się wydawało wtedy, że ona się myli, bo ten najmłodszy syn, to nawet jak z nim gdzieś wyjeżdżałem nad morze, to mówił do mnie mama, tak? Wszyscy się dziwili i wszystkim mówił, to jest mój tata, to jest mój tata, to jest mój tata. Więc no po prostu miłość była przeogromna między mną i najmłodszym, a ten średni syn, wtedy on jak gdyby rozpoczynał te gry komputerowe, więc on tam w ogóle był, jak gdyby poszedł w kierunku gier komputerowych. No to jeszcze był taki okres, kiedy my już z tą moją byłą się rozstawaliśmy, były kłótnie w domu i wydaje mi się też, że on trochę tak uciekał w te gry, żeby gdzieś się od tego wszystkiego odciąć, tak? A najmłodszy, no to wszędzie spaliśmy razem, jeździliśmy razem, no w ogóle było super, tak? I on jest teraz w tej chwili ode mnie najbardziej izolowany. On ma w tej chwili 12 lat, izolowany. On jest ode mnie najbardziej alienowany. On ma w tej chwili 12 lat. Nie chce, dzwonię, nie odbiera, blokuje mnie, nie chce się spotkać. Wszystkie te takie rzeczy, które przechodzili rodzice alienowani, kiedy to dzieci kategorycznie odmawiają, są takie dosyć oschłe, są takie dosyć ostre w stosunku do rodzica alienowanego, to ja w tej chwili no właśnie mam takie od tego najmłodszego syna i w zasadzie nie chcę go cisnąć, no bo wiem pod jaką presją on jest. On dokładnie przypomina mi tych dwóch chłopców, gdzie ja puszczam te filmy, gdzie ta matka tresuje tych dwóch chłopców. Nie wiem, jak tresuje moja była, tak? Że z tej wielkiej miłości zrobiło się takie wielkie odcięcie. Ale jak ja widzę tych dwóch chłopców z tych filmów, gdzie ten ojciec stara się spotkać z chłopcami, jak ta matka tresuje ich, no to widzę swoich synów, tak? I po prostu chcę oszczędzić im i w zasadzie, no może to się wyda błędem, nie wiem, może to się wyda błędem, że po prostu poświęcam ten kontakt, poświęcam ten kontakt z tym najmłodszym synem kosztem tego, żeby on miał święty spokój. Nie wiem, jakoś tak intuicyjnie czuję, że gdybym ja tam przychodził i napinał się i napinał, to bym był nękaczem, psychopatą, nie potrafię odpuścić, przecież widzisz, że on nie chce, a go nękasz i tak dalej, tak? W związku z tym, no, odpuszczam. Rozmawiałem z tym prawnikiem i powiedziałem, że no, że jestem alienowany i tak dalej. Podałem mu przykłady. I tutaj też jest taka dobra rzecz może z rozmów z tymi prawnikami albo z rozmów z alienowanymi dziećmi, bo bardzo często dzieci alienowane, i widzę ten prawnik mojej byłej też, mówią językiem alienatora albo alienatorki. Tak? Wszyscy, którzy rozmawiali z dziećmi alienowanymi, to ja wrażenie takie miałem, że bardzo często mówiłem, kurczę, no tak jakbym słyszał moją byłą, tak? Dzieci używają takich słów, takich sformułowań. Ostatnio ktoś napisał mi w komentarzu, że córka powiedziała do ojca, córka mieszka z matką i dziadkami, tak? I córka powiedziała do ojca, jesteś popierdolony, bo babcia tak mówi. Córka 6 lat. I no to come on, tak? No to już widać, o czym się mówi w domu, tak? Albo jak się mówi o tym ojcu w domu. I rozmawiałem z tym prawnikiem, tak, a propos tego kontaktów, obcinania i tak dalej. I on się mnie spytał w pewnej chwili, i tutaj tak jakbym usłyszał moją eks, albo prawdopodobnie to jest taki argument, powiedział tak, panie Kubo, ale kiedy ostatni raz odrabiał pan na przykład lekcje z chłopcami, tak? Lekcje z chłopcami, z synem na studiach, no ciężko mi odrabiać, bo pewnie już bym nie ogarniał tego materiału. Z tym synem, który ma 16 lat, on tam gdzieś jakoś online i tak dalej, ta pandemia. Więc ta pandemia to był taki moment, że ja się nie mogłem spotykać z chłopcami, bo była pandemia przez te ostatnie 2 lata. Natomiast teraz padło pytanie, kiedy ostatni raz odrabiałem z nimi lekcje? No nie odrabiałem z nimi lekcji, bo była pandemia i to był powód, dla którego nie mogłem się spotykać z chłopcami. Tak? I ja tak spojrzałem na tego prawnika i mówię, wie pan co, no ja jestem w szoku, że w ogóle takie pytanie pan mi zadał, tak? Bo to, że ja z nimi nie odrabiam lekcji, to nie oznacza, że ja nie chcę z nimi odrabiać lekcji. Jestem alienowany już tak długo,
że w pewnej chwili to było takie upokarzające dla mnie, po pewnym czasie chodzenie, pukanie, odbijanie się od drzwi. Opowiedziałem mu o historii, gdzie parę razy było tak, że odwiedzałem swoje, szedłem na spotkanie ze swoimi synami, a w zasadzie z tym najmłodszym. I idąc na spotkanie, wchodząc do bloku, przechodziłem przez taką dosyć małą osiedlową uliczkę i mijał mnie samochód, brunatne BMW kombi, z ekstra bagażnikiem na dachu, i w tym brunatnym BMW siedział mój syn, moja ex, jej kochanko partner, tak? W związku z tym, jak temu prawnikowi powiedziałem, to że dzieci albo w momencie, kiedy jest mój wakacyjny czas, są wywożone dzień albo dwa dni przed, tak? Albo są im organizowane inne aktywności, albo ja idę i widzę, że dziecko wywożone jest po prostu w dniu moich spotkań, jest wywożone, tak? No to ciężko mi też po pewnym czasie, no jak gdyby przychodzić i odrabiać z nim lekcje, więc oczywiście nie odrabiałem. Pandemia, wywożenie dziecka, tak? Prawnik się też mnie spytał, czy na 1 listopada zeszłego roku, bo to był mój dzień, coś dzieciom zorganizowałem. No oczywiście, że nie, ale powiedziałem, że jak od 2 lat organizuję wakacje i parę razy zdarzyło mi się tak, że pół wakacji, pół lipca jest moje i pół sierpnia. I wykupuję pół lipca, tak? 2 tygodnie pobyt gdzieś, opłacam. I potem nagle się okazuje, że dzień wcześniej mój syn jest wywieziony albo wysłany na jakiś obóz. Ja po prostu te pieniądze tracę albo organizuję szybko coś, żeby wyjechać. Bo mnie chodzi o to, żebym ja sam tam wyjechał, tak? Ja wolę zostać w pracy i zarobić na te alimenty, o które się moja była kłóci, tak? Chodziło mi o to, żeby wyjechać z synem, tak? Więc przed wyjazdem z synem moja ex nie odbiera telefonów, nie odbiera. A jak ja już mam wyjazd i 1 lipca dzwoni, o której przyjechać po syna, to mówi, no tak, ale on jest od 2 dni na obozie. No come on, tak? I jeszcze prosi, żebym jej za ten obóz oddał. No i ten prawnik, jak to słuchał, to tak trochę chyba zmienił zdanie o tej mojej byłej, ale taki tekst, kiedy ostatni raz robił pan z nimi lekcję, no to jest taki tekst, który prawdopodobnie moja była sprzedaje jemu, że ja się tak interesuję, on gdzieś zasugerował to, że ja się po prostu mało interesuję dziećmi, tak? Ja się to mało interesuję dziećmi. I ja powiedziałem mu, żeby nie mylił przyczyn ze skutkami, bo to, że ja nie odrabiam z nimi lekcji, to jest skutek alienacji rodzicielskiej, tak? Ja jestem tak alienowany, tak izolowany, że ja po prostu nie odrabiam z nimi lekcji. On mówi, nie mówimy o skutkach, mówimy o faktach. Już takie prawnicze ble, ble, ble trochę weszło, tak? Ja mówię, no to wie pan, to jest tak, jakby wziąć żołnierza ukraińskiego, gdzie widzimy, że on strzela do Rosjanina i skazujemy go na śmierć, tak? Bo on kogoś zamordował. My nie patrzymy, że ten Rosjanin napadł na jego kraj i morduje mu bliskich. Przepraszam, coś ostatnio mam coś w gardle. I morduje mu tych bliskich i najbliższych. My tylko widzimy fakt, że Ukrainiec strzela do Rosjanina, tak? Więc oczywiście, tak, fakt taki jest, że ja nie odrabiam lekcji z dziećmi, ale jakie są przyczyny i ile one trwają wstecz, tak? To może przyjrzyjmy się temu. No i to tutaj też było takie trochę zmieszanie.